Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, słuchajcie, dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, będzie nieco bardziej informacyjnie, co może sobie troszeczkę odsunę to od siebie, o, dobra. Słuchajcie, jak wiadomo, bądź też nie, zbliża się wiosna, jest ciepło, pięknie, ładnie, więc Wojtuś wpadł na pomysł, żeby swój kanał tutaj, powiedzmy, naprawić. Słuchajcie, przede wszystkim zacznijmy od pierwszej rzeczy, portale społecznościowe, czyli Facebook, Twitter i Instagram. Wszystkie linki macie tam na dole. Macie tam również linka do mojego prywatnego profilu na Facebooku, który możecie obserwować, jeżeli chcecie. Pamiętajcie też o moim Gmailu gamerspace.pl@gmail.com. Tam możecie też zadawać pytania, podsyłać jakieś zdjęcia, fanarty itd., itd. Także jeżeli chodzi o takie linkacze i tak inne tego typu rzeczy, to tylko to chyba chciałem Wam powiedzieć, bo chyba nic innego z tego, co widzę, nie ma. Druga sprawa, taka troszeczkę bardziej ważna, wygląd mojego kanału, zmiana układów itp. itd. Na dole również macie linka do... Na dole również macie linka do kanału Pawła, o ile się nie mylę, który zrobił mi, wiecie, nowy ten taki, zresztą tutaj Wam się będzie, pewnie już Wam się pokazał ten od Facebooka. Pod te moje trójkątne, że tak powiem, motywy. I muszę Wam przyznać, że chyba tak jest dobrze, że wszystko razem w jednym miejscu jest wszystko, wiecie, takie spójne i tak to w ten sposób działa. Więc tak, jak sami zauważyliście, mam zmienione logo, mam zmieniony awatar, mam zmienione miniatury. Dzisiaj będę jeszcze siadał i pozmieniał w paru seriach, które obecnie trwają, do tych, których mi Paweł zrobił, żeby to jakoś też ładnie wyglądało. Kolejną sprawą będzie, słuchajcie, ekran końcowy we wszystkich moich filmach, w którym będziecie mieli linki do... Znaczy, może w ten sposób. Niekoniecznie... No właśnie, tu jest problem. Ja wiem, że to powinno wyglądać, wiecie, na takiej zasadzie, że wszystko będzie ładnie cacy. Bo nie mam jakoś mało minut. A, bo nie zaformatowałem karty. Dobra, nieważne. Ogólnie planuję właśnie zrobić ten taki ekran końcowy, gdzie, wiecie, tutaj, nie wiem, czy dobrze będę pokazywać, tu będzie do subskrypcji, tu będzie YouTube, tu będzie Facebook, nie, Facebook, Twitter, Instagram. Tam będą, tylko że nie będę robić do tego odnośników, bo wszystkie opisy będziecie mieć na dole. Więc ewentualnie odnośniki mogę zrobić tylko do, bo tutaj będzie mniej więcej z tej strony. Nie wiem, czy dobrze to pokazuje, ale to, wiecie, układ będzie mniej więcej podobny. Będzie zobacz też i będą listy, że będziecie mogli sobie kliknąć do wszystkich playlist i listę do aktualnej playlisty filmu, którego oglądaliście. Ale wiecie, ten ekran końcowy to jest taka dosyć fajna sprawa. Jak to się przyjmie, zobaczymy. Dla mnie to jest chwila, żeby to wrzucić, później to poustawiać, więc myślę, że problemów z tym nie będzie. Więc jeżeli chodzi o wygląd... Ogólnie postanowiłem, że większość moich serii będę nagrywać z kamerką, bo myślę, że skoro już mam, tak jak już wspominałem nieraz, lepszą kamerę, wszystko powinno być w porządku i nie powinno być z tym żadnych większych problemów. Zresztą w dzisiejszym odcinku Tifa... Albo zerknę tam. Będziecie mogli się o tym przekonać, że kamerka jednak dosyć, no, śmiesznie wpływa tutaj na... W szczególności polecam Wam naprawdę obejrzenie tego Tifa, jeżeli nie chcecie go oglądać w całości, to tak, ja wiem, od 20 minuty oglądajcie, bo wchodzimy w rozdział 5... Cicho, telefonie. Bo wchodzimy do rozdziału 5, do psychiatryka i tam muszę przyznać, że czuję się jak w jakiejś amnezji, czy w najgorszym przypadku w SCP. No. Także jeżeli chodzi o wygląd kanału i tak dalej, myślę, że wszystko Wam powiedziałem. Więc tak, społecznościówki, kontakt do mnie Wam powiedziałem, wygląd Wam powiedziałem. Koszulki, są nowe wzory, więc jeżeli chcecie, możecie tam na dole sobie zerknąć na mojego kapsla, może coś wybierzecie dla siebie. Również dodam Wam dwa kody promocyjne na 5-złotową zniżkę na zakupy u mnie. Więc będziecie mogli sobie przynajmniej tam na czymś, powiedzmy, że zaoszczędzić. Kolejną sprawą, czyli tak,
profile społecznościowe powiedziałem, wygląd kanału powiedziałem, kontakt, koszulki powiedziałem. Trzy rzeczy, a jeszcze parę rzeczy miałem. Kolejną sprawą są live'y. Jak wiecie, bądź też nie wiecie, po moich długich tutaj bitwach z Orange w końcu mi się udało mieć pełne 10, pełne 1 wysyłu. Więc live'y są, będą. Będę je zapowiadać z reguły godzinę, półtorej przed rozpoczęciem. Bądź jeżeli to będzie jakiś ninja live, to tylko informacje na Facebooku. Więc przede wszystkim zapraszam Was do subskrybowania kanału na Twitchu. Tam też wszystkie macie linki. Polecam również oglądać przez mojego bloga, bo tam jest, wiecie, taki mniejszy ekranik, który tak dobrze tutaj, w miarę dobrze zrobiłem, razem z czatem oczywiście, tak dobrze zrobiłem, że mniej więcej ta jakość w porównaniu do mojego neta jest nawet dobra. Ale zresztą jakościowo myślę, że te streamy no nie są takie złe. No ja niestety nie mogę zrobić lepszych, bo nie pozwala mi na to techniczna strona, tak? Już i tak tutaj, że tak powiem, moje siódme poty z mojego komputera wyciskam, bo mam ustawione tak, że on, wiecie, maksymalnie pracuje w momencie obrabiania dźwięku i obrazu, więc to wszystko idzie jakby skompresowane, ale w dobrej jakości. Także tak, live Wam powiedziałem, więc pamiętajcie, na Facebooku są informacje. Są również informacje, znaczy może tak, zakład, wtyczka jakaś do przeglądarki, tam subskrybujecie kanał i Wam wyświetla, kiedy w danej chwili robię live'a, więc tak też możecie, bądź też po prostu na mailach zasubskrybujecie kanał, też dostajecie taką informację, że na maila, że live się rozpoczął. To Wam powiedziałem. Teraz najlepsza chyba rzecz, mianowicie serię. Czekajcie, się trochę przesunę, bo mi jest trochę niewygodnie. Serię. Jak to będzie wyglądało? Na razie kończymy to, co mamy. Ja już sobie tutaj zainstalowałem Roller Coaster Tycoon 3, bo seria powraca. Będziemy grać od początku, ale zagramy sobie tylko w podstawkę. Nie będziemy grać w dzikie jazdy i wodne szaleństwo, bo to by też było za długo. A chcę taką, wiecie, odskocznię od tych takich nieco cięższych serii, takich jak Thief czy Batman Arkham Origins. Jeżeli chodzi o Batmana, tu jest problem, od razu przechodzę do tej takiej trochę gorszej rzeczy, ponieważ ciężko jest mi grać w tego Batmana, muszę się przyznać. Nawet samemu jak grałem tam, próbowałem coś zrobić, to jest strasznie, chociaż teraz wyszła jakaś aktualizacja, nie wiem jak teraz będzie to grało. Ja spróbuję tego Batmana skończyć go, tylko że musicie dać mi trochę czasu, bo ja muszę do niego dojrzeć. Bo no bo po prostu. Więc Batman, zresztą Batman nawet nie cieszył się dużą oglądalnością, więc chociaż może teraz jak wrzucę kamerki do wszystkiego, to może będzie jakieś lepiej, co? No ale nieważne. Więc tak, Roller Coaster Tycoon niedługo będzie, co ja mam tam na półce, The Force Unleashed będzie na pewno, Skyrim nie będzie tego jako serii, więc to już Wam od razu mówię, ze Skyrima z serii na YouTubie nie będzie. Ja będę w Skyrima grać tylko i wyłącznie na live'ach. Więc jeżeli komuś się nie będzie podobała jakość, moje lamienie, bo lamię strasznie, to nie po prostu tego nie oglądajcie, tak? I przy okazji tutaj dziękuję kilku osobom, mianowicie Bach1, Fragromir i jeszcze dwie czy tam trzy osoby, ale Was nie pamiętam, którzy cholernie mi pomagacie, tylko pamiętajcie, nie trollujcie mnie do cholery, bo później robię z siebie debila. Coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć. Chyba wszystko. No serie to wiadomo, jakie będą. Będzie Watch Dogs, tylko czekam aż wyjdzie i na pewno nie nagram tego w trakcie premiery. To mogę Wam powiedzieć od razu, bo poczekam sobie tam jakiś moment, żeby to staniało, chociaż wątpię, żeby staniało. Ale zobaczymy jak to będzie. Dobra, także o seriach Wam powiedziałem. Q&A, no teraz nie ma, bo był okres świąteczny, więc myślę, że w tą sobotę, która teraz będzie, czy niedzielę, Q&A dostaniecie, live codziennie mniej więcej są u mnie, randomowe grania będzie więcej, tylko muszę po prostu znaleźć na to czas. Czy ja coś jeszcze miałem Wam powiedzieć? Chyba z takich najważniejszych rzeczy Wam powiedziałem wszystko, czyli te moje profilowe stronki, Facebook, Twitter, chociaż na Twitterze to bardzo rzadko jestem ogólnie, bo nie ogarniam używać Twittera, ale dobrze jest go mieć, bo teraz wszyscy mają Twittera. No. Co tam jeszcze? Instagram, no to wiadomo. Live wiecie jak. Serię Wam powiedziałem. Nowy wygląd kanału Wam powiedziałem. No i to chyba wszystko. Chyba zmieściłem się tutaj we wszystkim o tym, co chciałem. Jeżeli mi się coś przypomni, to na pewno dostaniecie jakąś taką informację. Natomiast
te ważniejsze rzeczy myślę, że Wam tutaj przekazałem, no i mam nadzieję, że to trochę pozytywniej wpłynie na rozwój, powiedzmy, mojego kanału. A muszę przyznać, zapomniałem jeszcze jednej ważnej rzeczy, blog. I tutaj mam pytanie od razu do osób, które się na tym znają. Czy jest ktoś z Was tu obecnych, przy oglądaniu tego filmiku, który byłby w stanie na WordPressie zrobić mi jakoś ładnie, znaczy zmodyfikować pewny schemat, mianowicie zmienić w nim parę rzeczy. Jeżeli ktoś się zna na tym, nie wiem, czy to jest HTML, czy jakaś inny format motywu, jeżeli Was naprowadzę, schemat GamePress chyba, z tego co się orientuję. Więc jeżeli ktoś się na tym zna i chciałby mi troszeczkę pomóc, bo to nie są jakieś, wiecie, masakryczne zmiany, chodzi tylko po prostu o wygląd. Taką stronę tam, wiecie, zmienić tło, zmienić troszkę kolory, dodać coś tam. Więc jeżeli ktoś się na tym zna, to byłoby miło, gdybym się odezwał na mojego maila. Dobra. Także chyba Wam wszystko powiedziałem. Dzisiaj na kanale jeszcze Star Wars. Chociaż w sumie chyba to wrzucę Wam po Star Warsie, albo nie, może wcześniej mi się uda. Star Wars, Steve i wieczorem możemy sobie strzelić jakiegoś live'a, tym razem ze Star Warsa. Znaczy nie ze Star Warsa, Boże, z Lego, bo dawno nie było i ja wiem, 20... No to dostaniecie na pewno jakąś informację koło 20, bo zapewne 21, 22 zaczniemy. Dobra, także ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w seriach, filmach i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się i cześć!